Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam czat i witam również ludzi na YouTubie. Na którym poziomie jest ta ucieczka? Pokażcie mi to. 380. Więc no, będzie się działo. Kibole PSG urządzili dzisiaj zawodnikom Barsy pobudkę o 4:20. Ale w ogóle ja nie wiedziałem, że kibice PSG aż tak się nie lubią z kibicami Barcelony. Tam bojówka wjeżdża, jakieś takie dziwne akcje. Nie mam pojęcia, ale na pewno na scenę. Dymy w Paryżu. Nie daje mi to spokojnie. Dymy. Dobra, jesteśmy. Czy wieczorem będzie FIFA? Wieczorem, mordo, to jest Liga Mistrzów. Hej, nie wściekaj się, ale familia mnie zmusiła. Uciekam stąd, muszę na razie zniknąć. Co? Hej! Czekaj, czekaj. Jadę. A, żołnierzu. Nie tylko pośredniczka jest wkurzona. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode mnie Maga. To nieźle. Chcecie na ostro, co? Kurde, ej, normalny dym taki, że tutaj... Dopiero do checkpointa dojechałem teraz. Co jest? Co nowego? Depczą mi po piętach gliny i zbiry familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to klucze. Ej, no to jest... Nie wiem, czy to zrobię za pierwszym razem, bo na razie... Nie jest łatwo. Jak idzie? Jadę i mam połowę świata na ogonie. Powodzenia. A taki ładny Chevroletik. Ile kilometrów? 5. Zostało 5. To strasznie dużo się dzieje. Żołnierzu, co było tak ważnego, że musiałeś się poświęcić? I w co ja się do cholery wpakowałem? Uch, przeszedł za mną, widzieliście? 4 kilometry. Ha! Co za widok! No i tylko patrzcie, jak mało czasu. A 3 kilometry jeszcze zostały. 28 sekund. Będzie checkpoint, czy nie? Jakiś jest. Ale jadę tak na styku, żeby mi się udało.
Jezu, ludziska! Za dużo się tu dzieje. Policja, samochody, zakręty, checkpointy. No właśnie. To się tak musiało skończyć. No, za dużo błędów popełnionych, za dużo się z nimi tłukłem i widzicie. Tak, na początku dużo czasu straconego i potem ciężko to nadrobić. Potem musisz jechać bezbłędnie, nie? Staram wam się mówić co kilometr ile zostało. W tym momencie mamy 8 do końca. No i teraz nie mam kontroli nad samochodem. No, no właśnie, i to jest... Te powtórki czasem są wkurwiające. Bo tak to bym sobie sam tutaj ładnie wyhamował. A tu jest slow-mo, ja wtedy nie kontroluję pojazdu. Nie, nie chcę kamerki przesuwać, bo to jest tylko... To są tylko kilometry, a... Kurde opony! Tylko na to was stać? To jest chyba i tak na razie lepiej niż przedtem. Zostało 3,5 km. Wow. Ale fart! Pośredniczko, zgubiłam ogon. Pół sekundy tam było chyba. A, pośredniczko. O kurde. Na styku tam nitro było odpalone w ostatniej chwili. Dane. Muszę wiedzieć, co jest grane. Zobaczmy więc, przed czym Charlie musiał uciec. To masz prawo wiedzieć. Kolekcjoner to tylko marionetka. Jego familia to pionki. Wszystko, co musicie wiedzieć, jest tutaj.
w aktach Arkwrighta. Koniec wiadomości. Misja wykonana. Oj, co to za fura odblokowana? Aston Martin Vulcan. I McLaren P1. Drogie one są w ogóle? Virtuos, dziękuję za 27 miesiąc. Porsche, Spider. Gonitwa banitów. Morgan startuje. Nieważne. Pokonamy go, a potem zajmę się tobą. Straszne. Co to jest? Ostatni element układanki. Wygrasz, to familia zdobędzie całe Silver Rock. Przegrasz, a familia zbankrutuje, spłacając mnie i wszystkich innych. Twoje kasyno. Chcesz postawić... Wszystko. Ja kontroluję gonitwę banitów. Jak chcesz być tak głupi, to proszę. To poważny zakład. Co powie twój szef? Cóż, jak dostanie twoje kasyno, powie wszystko, co będę chciała. Obyś miała rację. Niech wygra lepszy. Oj, wygra. Tyler. Dostępna nowa misja. Kto mówi? Nie rozpoznajesz mnie. Czuję się zraniona. Strapieni kierowcy twierdzą, że jestem twoją agentką. Czemu mamy tą furę i o co tu chodzi? Czy Need for Speed Heat już był? Tak. Głos ulicy. Twoja ekipa startuje w gonitwie. Udało się. Pogratulowałabym, lecz przed wami ciężki bój. Pamiętajcie o wspierających was w całym mieście. Familia nie cofnie się przed niczym. Możecie się spodziewać wyłączników i interwencji Glin. Jess, wszystko gotowe? Nawet się nie zorientują. Świetnie. Mac? Wszystko gotowe. Ja i Ferajna damy gliną popalić. Raf? Przygotowałem małą niespodziankę na wszelki wypadek. A, Tyler, jak już wybierzesz samochody do gonitwy, pamiętaj, żeby poustawiać sobie wszystko jak trzeba. No, jasne. Rzucimy jeszcze okiem. No, to do roboty. Połóżmy kres familii. Ej, tego nie miałem. Aha, dobra, on się zmienił teraz. Od czego zaczynamy? Tutaj, tak? Nic tu nie ma, żadnego checkpointu? Zmień samochód. A na jaki? Ale zobaczymy. A, wybieram jakby samochody dwa. Okej. Proszę, jednak dotarłeś na linię startu. I mam zamiar cię pokonać. Och, Tyler. Każdy kierowca tutaj chce cię zmiażdżyć.
A każdy gliniarz w tym mieście chce cię dopaść. Jesteś tylko pionkiem stojącym mi na drodze. I szczęście wkrótce cię opuści. Widzisz, i to jest twój błąd. To nie jest kwestia szczęścia. Czekaliśmy na to. Let's go. Jess, Mac, gotowe. Daj sobie radę, Tyler. Powodzenia. Co oni tak za super fury mają? Same Lambo? To jest kwestia umiejętności. Zaczynamy, kierowcy. Rusza gonitwa, pani. 26 km wyścig. Sterujemy najpierw tą furą, nie? Zajebiście mnie zepchnąłeś, paruwo jedna. Dzięki, Jess, ale potrafię się ścigać tylko w jeden sposób, żeby wygrać. Z drogi! Wyjazd mi z tymi Lambo swoimi, kurde. Tyler, uważaj. Jadą do ciebie wozy familii. Spokojnie, dam sobie radę. Mam nadzieję, brat. Rozpoznaję część wozu. Chodź, Max. Wasilię. Roma, wykończcie go. To są normalnie jakieś jarki. Patrzcie, pan Zero wciąż stara się zbawić świat. Panie Morgan, jest pan przygotowany na knockout? Kolekcjoner zamówił rozbiórkę i przyjechałem się tu zająć. Oj, to nie wygląda dobrze. Zbliżają się kłopoty i kierują do Tylera Morgana. Kierowcy, oj, za szybko. Nasz gość Tyler zaczął zachwycająco, szybko wysuwając się na prowadzenie. Ale familia raczej nie będzie grać fair. Zostańcie ze mną. O, ten parówczak przyjechał. Wyjazd mi stąd. Co to za wyścig, jak oni chcą mnie po prostu rozwalić, a nie ścigamy się. Co się stało? Nie nadążasz? Brakuje mi muzyki trochę, nie? Tutaj. Gonitwa banitów sięga czasów przemytników alkoholu z szalonych lat 20. Tak jest, nasi banici. Na jakim poziomie gram tutaj? Na średnim. Gry? No nie, no to już jedziemy finałowe wyścigi. Spróbuj wygrać. Czarna lista pokonana, król prędkości obalony, Delan za tobą. Witamy w gonitwie banitów, najtrudniejszym sprawdzianie ulicznym w kraju. Wow. Nie wiem, jaki jest poprzedni Need for Speed przed tym, jaki był. Możecie mi sprawdzić. Hej, młody, chciałbyś
chciałem tylko życzyć połamania nóg, ale może nie dosłownie. Dzięki. Po prostu wygra, bo jeśli stracę kasyno, osobiście połamie ci nóg. Żartowałem. Nie żartowałem. Mimo nieprzyjemnej ingerencji familii, Tyler wygrywa. Jeśli utrzyma się w pierwszej połówce, przejdzie do następnej rundy. Teraz będziemy przechodzić na Most Wanted 2015. Nie, mamo, nie pozwolę się wyprzedzić żadnemu. Okej. Już prawie 10-letki będziemy ogrywać. Kilometry jeszcze. Długi w cholerę ten wyścig. Wyścig uliczny do obserwatorium to tylko pierwsza runda z trzech w gonitwie banitów. Jeśli myślicie, że była ciężka, poczekajcie na zbliżający się etap terenowy. Już prawie obserwatorium. Jesteś na prowadzeniu, a terenówka już czeka. Jazda, jazda! Powinno być tak, że się przesiadamy od razu do terenówki i ta moja przewaga jest utrzymana. To byłoby zajebiste, wow. I co teraz? Na co wy czekacie? Załatwcie go! O, jaka zła! Pociągnijcie inne ekipy! Jak to wyeliminowane? Ale ma dwóch przydupasów. Wezwijcie naszych kumpli z policji. Mają nie puszczać nikogo poza naszym gościem. Offroad z policją? Co? Zawodnicy przesiedli się do wozów terenowych. Teraz będzie trochę trudniej. Tak jak lubię. Nie no, zajebiście, dzięki mordo. Dobrze mi za... Nie dogonisz mnie! Tym ciężko jeździ. Strasznie rzuca lewo, prawo ciągle. Potwierdzam, Adam,
Ej, no zajebiście, offroad z policją, no kurde. Fajnie mnie zrespiło, ej, no to super. Mają wyłączniki. Na słupie. Syndyk, dziękuję ci bardzo za suba. Dyby są teraz takie, że nawet nie zdarzyłem. Adam 13, wyłącznik nie działa na pojazd podejrzanego. Adam 13, wyjaśnij to. Twój wyłącznik jest niesprawny. Nie, centrala. Po prostu ścigany pojazd nie reaguje. Właśnie próbowali mnie odciąć. Nie udało się. Tak! Zabezpieczenie zadziałało! Oczywiście, że tak. Tylko, że obwody nie wytrzymają zbyt długo, więc szybko załatwią winiarzy. Przynajmniej ta ruta jest bezpieczna. Dobra, jest top 3. Top 2. Ale gościu poszedł. Pora załatwić sprawę. Czemu mi się sub nie wyświetlił? Mam wyłączone powiadomienie, jak nagrywam. 2,5 km. Mamy dla nich małą niespodziankę. Całego cholernego Portu Bali. Słyszeliście go, ludzie? Brać ich! Liga 73 na ratunek! Zgłasza się grupa Wolne Elby! Będziemy tak długo atakować tych liniarzy, aż zaczną nas gonić. O kurde, ten co wjechał. Osłaniamy cię, blachu! Ostatnie okrążenie, pora podgonić. Okrążenie? Legendarna załoga! Dla policja właśnie będzie. Ej, ale dlaczego byłem pierwszy, teraz jestem ostatni? No, klub zabierze. Gliny wciąż gonią przez władzę. Nie chcę grać ten wyjdzie, nie chcę. Co to te skrypty posrane tutaj są? Bomba na pełny gaz. Drogi syny, Silver Gadget. Srebrna szybka Barrio. Prześpieliliśmy liniarzy, właśnie ścigają po gazie. Jedzie z nowy Tyler. Dobrze wiedzieć, że mamy na miejscu sporo przyjaciół. Jesteśmy z tobą, brat. A teraz, wiesz, gdzie za wygraną. Po swoje teraz. Kilometry mordy. No nie, nie przerywaj mi. Ten, kto wygra drugą rundę gonitwy banitów,
weźmie udział w pojedynku z mistrzem zeszłorocznych zawodów. Czy będzie to tajne? Według waszej czarodziejskiej opiekunki wszystkie znaki wskazują, że tak. Nie mogłem, czemu nie mogłem skręcić? Co jest z tą grą czasem? Gra od EA, no bez kitu. O rany. I Tyler Morgan wygrywa rundę terenową gonitwy banitu. Ale to było długie. Jak to odciągnięci? Ale ilu? Wszyscy. Co, wszyscy? Dobra, wiesz co? To już nieważne. Osobiście go załatwię. Kiedy karierka? Jutro. Zaraz, będzie zmiana w ostatniej chwili. Jaka zmiana? Czy to w ogóle dozwolone? Mistrz zeszłorocznej gonitwy zostaje w ostatniej rundzie zastąpiony przez Linę Navarro. Mhm. To nieźle. No to ruszamy! 16 km z tą panią. Czyli zostaliśmy tylko my. Widziałeś, jaki sprzęt mamy pod maską. Nie masz żadnych szans. W duży mam twój sprzęt. Chcesz. I tak wygram. Tyler, Tyler, Tyler. Arek, Arek, Arek. Jak najkurna bardziej. Nie masz przyszłości, Morgan. Z takim sprzętem w wodzie będę kontrolować każdy wyścig w porcie zbawić. Ja to próbowało mnie złamać. Teraz moja kolej. Najpierw musiałbyś pokonać mnie. Proszę. Nawet twój kumpel Schuller wie, co się stanie. Po prostu wybrał tę niewłaściwą stronę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o twój wynalazek. Przegrywasz. Tylko przez chwilę. Wciąż pamiętam cię z Barrio, jak jeździłaś razem z Jess i chłopakami. Miałaś sporo umiejętności, a teraz nie potrafisz wygrać bez oszukiwania. Ludzie tacy jak ty czy ja zawsze byli ofiarami przekrętów, Morgan. Nie mogłam pozwolić na to, żeby stać się zabawką w ich rękach. Dołączyłam do zwycięstwa. A ja postanowiłem walczyć. Dlaczego musiałam sprzedać swoją ekipę, Tyler? Dzięki wam mogłam się zbawić Barrio. I wreszcie za to zapłacisz. Proszę cię. To imponujące, że się tu dostałeś, ale od początku nie miałeś szans. Jesteś po prostu ostatnim z wielu wybojów na mojej drodze na szczyt. To się okaże, jak będziemy na mecie. Lina, mówiłaś, że to załatwisz. No i co teraz? Właśnie to załatwiam. Nie. Zajmę się osobiście. A mi się gra karierkę, zajebiście. Jesteś na drodze do pokonania mojego kierowcy. Na to wygląda. Morgan. Kurw! Się w familii ktoś nie! Byłbyś najlepszym kierowcą w mieście. I tak bogaty. Jak ci się nabyłeś? Fuck! Ale jest haczyk, prawda? Drob. Musisz przegrać. Nie mogę na czat patrzeć, kurde, za dużo. To ja dałam ci to jasno. A teraz mogę je stracić przez twoją cholerną metę. A miałem taką zajebistą przewagę. Daj spokój. Czego chcesz? Sławy? Pieniędzy? Głowy Liny na srebrnej tacy? Dostaniesz, co chcesz. Chcę, żebyś mi oddał wszystko, co masz. Wtedy jak przegrasz, będę wiedział, że to dlatego, że byłem lepszy. To jeszcze nie koniec. Trzy kilometry. Tyler Morgan jest na prowadzeniu, to może być to! Jeszcze nie jest za późno, Morgan. Wystarczy, że przegrasz. Dalej, Tyler!
dobrze to rozegra. Mamy to. Tak. Co teraz? Tyler Morgan pokonuje Linę Navarro i wygrywa gonitwę banitów dla Silverro. Nie będzie dragów ani nic takiego już, ani driftów? Ale zła. Zakład nas zrujnował. Będę musiał wydać wszystko, co mam, żeby przeżyć. Familia kończy z ulicami. I z tobą też koniec. Nie możesz. Tak ciężko pracowałam. Wszystko, co osiągnęłaś, dostałaś ode mnie. Teraz ci to odbieram. Jak ja polecę, to pociągnę cię za sobą. Wiesz, ile mam na ciebie haków. Na was wszystkich! Nie powinienem był ci ufać. Więcej nie popełnię tego błędu. Strach? Rozumiem. Jestem teraz mistrzem, też bym się... Ha, dobra, ścigamy się! Czyżby to był koniec? Tak! To jest koniec! Need for Speed Payback za nami. Ej, zajebisty to był Need for Speed, bardzo mi się podobał. Na razie spośród tych trzech, czyli Heat, Payback i Unbound, to najbardziej podobał mi się Payback. Serio. O, czekaj. Bezwzględna i elegancka, panie Weir. Tyler Morgan to był błyskotliwy ruch. Może się jeszcze przydać w przyszłości. Wiem. Kolekcjoner jest skończony. Wygrał pan zakład. Witam w Arkwright. Koniec. Nowe fury odblokowane. Oje. Oj. Co to jest? Ej, co to jest to back custom? Aż muszę zobaczyć, jak to wygląda. Czy będę grał w Avatara? Już grałem. Wejdź do salonu. Xiaomi. Kupuję. Nie wiem, czy mi wystarczy kasy. Tu jest 790. Ale co to jest w ogóle? No i co? I trzeba go teraz zrobić, nie? To. Hmm.
A więc? Co tam słychać u mistrza Silver Rock? Odchorowałeś Bibę? Ledwo. Więc Navarro użyła technologii autonomicznych samochodów? Naprawdę myślała, że tak się pokona? Tak bardzo się nie pomyliła. To jest przyszłość. Tak, akurat. Ta ekipa tutaj. To jest przyszłość. Jak już skopaliśmy tyłki w familii, brachu, jakie masz plany? Wreszcie będę mógł się nacieszyć miastem jak należy. Miło się ścigać, wiedząc, że inni nie chcą mnie wykończyć. Ha, ha. No i świetnie. A ja? A ja zacznę liczyć grubą kasę. A ty, Jess? Pośredniczka zniknęła, więc chyba pomyślę o założeniu sklepu. Jessica Miller się ustatkuje? No wiem. Co się dzieje z tym światem? Zobaczmy, jak to jedzie jeszcze, ale przedziwna fura. Tam masz coś migającego na dole? Nie, to jest to. To nie. Co to za fura jest? Jak bolid normalnie. O, Gracjuszek, to było dobre. Pamiętam. Śmiesznie się tym jeździ. Ale dość zwrotne to... Oj, to jest. Powiem wam. Ta zmiana biegów jest dziwna taka, no nie? .363. Nie mogłem doczekać się nocy, by w końcu obejrzeć wyścig. Bez Nitra Max. Brak oleju w skrzyni. Fajna, śmieszna furka na sam koniec. No cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie wszystkim, którzy oglądali całą tą serię. Widzimy się w kolejnym Need for Speedzie. Cofamy się do następnego i zobaczymy, czy będzie w tym tygodniu, czy dopiero w przyszłym, jak wrócę, bo mam jeszcze jeden wylot. Także do zobaczenia dla tych, co oglądają na YouTubie. Elo!